Zapraszam do pozostawienia łapy w górę i subskrypcji razem z dzwoneczkiem w zestawie. Bardzo proszę, zapraszam do oglądania. Wracamy do domu Faustina. Okay. Who he will shoot? Who he will stab? Andrei, who you met in Mikhail's basement. He was always loyal. He was a good worker. Now he's dead. I guess that is why we need your help. Okay. Maybe Danny will not try to kill me. Dobra, jesteśmy uzbrojeni całkiem nieźle w broń, tylko straciłem dużo kasy i to mi się nie podoba w ogóle. Z drugiej strony niewiele rzeczy tu w GTA 4 musimy kupować, więc ta kasa głównie pójdzie chyba na bronię, którą sobie tutaj zdobędziemy, no nie? Proszę, nigdy więcej zboczeństw. Dobrze, przepraszam. Ta babka to była na plakacie w Amnation, jest na ekranie PC w jednej z misji w GTA 5. Uuu, to ciekawe. Tu już mamy nowe Turismo, więc jak to nam się skończyło, to możemy sobie wziąć drugie, w razie jakbyśmy chcieli. Mamy bardzo fajne bronie już. Okej. Okay. Dobra. No i gitarnia, mamy ogarnięte. I $400 za to. Powinni mi oddać hajs przede wszystkim, wiecie za co, nie? Dobra. Mały Jakub potrzebuje pomocy. Dobrze jest, Niko! Ja z Batmanem teraz przesiaduję, on jest... Szanowany i respektowany człowiek bardzo jest. Wpadnij zobaczyć się ze mną. Na razie, LG. Batman. Kurde, on samych Batmanów zna, nie? Batmanów. Dobra, idziemy zobaczyć tego Batmana w moim nowym Turismo, odnowionym. W GTA 4 tylko broni ciuchy do kupienia za hajs. No tak, bo ani samochodów, ani posiadłości, ani w zasadzie niczego innego, więc tylko ciuchy i bronie. Kupię trochę, co? Jednak byśmy oczekiwali czegoś więcej, nie? Dobrze, że ta piątka się tak rozwinęła i to online. Zawsze marzyłem zresztą o takim GTA. Tutaj w GTA 4 było tak, że robiło się misje online, to były chyba tylko dwie misje kooperacyjne. A ja zawsze właśnie lubiłem w tego typu grach kooperacje. No i te misje już znam na pamięć, na różne sposoby je robiłem, śmigłowcami, nie śmigłowcami. A GTA Online to było moje takie spełnienie marzeń po prostu, no. Zawsze chciałem takie GTA, żebyśmy mogli sobie robić różne misje z innymi graczami, kooperacje jeszcze w otwartej sesji, 30 graczy, masakra. Bo coś nie do pomyślenia kiedyś. A teraz dla nas to jest coś zupełnie normalnego na co dzień. Okej, nie ma problemu. Hi Dimitri. Hey Dimitri, I took care of that thing for you. Very good, I'm proud of you. Good. Okej. Okay. Na końcu będę mieć 500 000, okej. Okay. A to co to się dzieje? No problem. Dimitri, hey, meet my girl Natasha. Oh, so nice pleasure. To meet you. Little delicious. Dawaj huśtawkę śmierci, spokojnie. Michał. Hey, my brother Nico. Good. Sit down. Have a drink. O, okej. Okay. Już się uspokoił Michał. Tylko nie uchłońcie. Okej. Okay. The feds or someone are all over us. Sergei told me that a friend of his in the courts told him they've been authorized to tap our phones and they know about the pot we stole. Whoa. Shit. Who is the rat? It's no one. It's just the way we've been behaving. Making too much noise. This was inevitable. We're going to have to calm things right down for a while. It's okay. That fucking guy, yeah. I know it is. I saw it in his eyes. You know? That guy. That guy who bought the coke. But he didn't buy the That's pot. Lenny.
He's my cousin's boyfriend. It's not him. Yes, he's a moron. Yes, but he's okay. I don't trust him. What? I just told you. He knows too much. You, get him. Are you sure? Sure. No, I am not. Right now, I'm wondering if it's him or you. Oh. It could be you. Think for a second. This has been going on for months. Think. Look where your thinking has got us. You were in charge of security. Good job. Huh. Well done, Dimitri. Well done, Dimitri. Pathetic idiot. You, prove you're loyal. Okay. Go and kill the guy. Don't question my loyalty. Then don't question my orders. He lives on Guantanamo Avenue in Bonn. Okay. Go there and call me. Me personally, when you get there. Mikhail, please don't do this. Shut up. Shut the fuck up. I'm begging you. I said shut the fuck up. Please don't do this. Why don't you listen? You want to play games? This is not a game. I Niko pewnie będzie musiał wybrać teraz, nie? Coś takiego tutaj było. Nie, będę raczej grał sam ascetyczny, wiesz? Nie umawiałem się z nikim. Czy będzie seria z GTA 4 online? No niestety nie działa online już w GTA, wiesz? A poza tym niewiele by było do nagrywania, no. No tutaj niewiele się tak naprawdę działo, było kilka takich akcji, które można było robić wieloosobowo. Na bank już nikt w to nie gra. Były spore problemy, żeby uruchomić tak online tutaj. To nie jest to, co online w piątce. No, w piątce online jest po prostu zajebiste. W porównaniu do tego, co tutaj jest. No i tak to wygląda. Dobra, jedziemy sobie. Teraz musimy kogoś zamordować. To znaczy, podejrzewam, że będziemy mogli wybrać, czy go zamordować, czy nie. Mamy super furkę, więc dostaniemy się tam szybko. Wow. Ciasno. Ujej, no co ty robisz? Nie cofa się na autostradzie, koleżko. Zwłaszcza na moście. Ojej. Zrób zgodnie z przykazaniem, nie zabijaj. Oj tam. Damy radę. Zobaczymy jak się sprawy potoczą. Musimy sami zdecydować. Oni się tam pokłócili, czy zabijać, czy nie zabijać. Nie wiem, czy to ta dokładnie misja, ale chyba tutaj będziemy wybierać. Faustyn dzwoni. Okay. Wow! Co się stało? Ekran mi się wyłączył. Dobra. Będziemy teraz musieli pewnie za nim jechać. A DLC do GTA 4 będą grane? Tak, tak. Mam kupione wszystko i pobrane, już gotowe. Patrzyłem, czy da się uruchomić i wszystko się uruchamia, bo z tym też trzeba troszeczkę się pomęczyć, z tym uruchamianiem starych gier na nowym sprzęcie. Ale sprawdzałem i wszystko działa, więc jest ok. Siema prawy. Już cię nie lubi, to nic osobistego. Oh shit! Co ty masz za fu... Aaaa... Dobra, spróbujemy go pocisnąć. Może się uda. Okej, to nie było takie trudne. Patrzcie, co tu stoi! Czy wy to czujecie? Wow! Pięknie! Okej. Czyli chyba Niko ma przerąbane, ale zobaczymy. Ważne, że mamy Banshee, moi drodzy. Samochód legenda, samochód, który pojawi się również w GTA 5, który pojawia się w GTA 5. Mówiliście, żebym tu przez bramki przejeżdżał środkiem, tak?
I wtedy nie będzie mnie gonić policja? No nic, nie zaszkodzi spróbować. Tylko moment, my się tu zmieścimy. Dzięki kuźwa za protipa. Ja pierdziel. Moje Banshee! O nie! Wyjeżdżaj stąd! Kupo zło... O jest! Wyjedzie. Cholera! Poważnie środkiem, to motocyklem tylko! No nie! Zajebiście! Każdym autem się da, tak? To zobacz jak ja wyjeżdżam! Za szerokie to jest! Dzięki kuźwa, wiesz? Tyle szukałem tego samochodu. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że gdzieś tu się jeszcze pojawi. Może zaraz podjedzie, bo czasami się spawnują te samochody, tak no. Cholera, jasna. Wypchaj go innym. O, to jest pomysł, no. To jest niegłupie. Dawaj jakiegoś wąskiego dziada. Musimy go uratować. Goni mnie policja, ale trudno. No, proszę cię. Nie mógł urwać tych drzwi. No i teraz z tyłu otworzył. Dobra, spróbujmy. Zmieńmy radio na odpowiednie. Jest, jeszcze stoi, jeszcze nie zniknęło, moje Banshee. Spróbujmy. Jest, chyba się udało. Gitarra. Dobra, musimy przejechać na drugą stronę. Zabrać Banshee. Naprawić je. No to jest trudne zadanie, powiem wam. Bardzo proszę dać mi spokój. Świetnie. Dobra, zabieramy wóz i spaduwa. Dobrze jest. No i super. Teraz to ten. Dzięki za podsunięcie się pomysłu z tym wypchaniem. Mamy teraz tą super furę. O shit! No, nie wiem co to będzie. Ja też mogę strzelać, koleżko. O nie, czekaj, bo mi uszkodzi furę. Nie wiem, czy ta fura jeszcze ruszy, ale kurde. O, już nie najlepiej się czuje moja furka. Ale może jeszcze coś z tego będzie. Zobaczcie jak ten. Jak się dymi, jak z rur wydechowych bucha, no nie? Tak jest właśnie w GTA 4. Dobra, musimy tu jakoś... Jeszcze żyjemy, ale już jest kiepsko. Już je... O, shit, co to? Musimy jakoś dojechać do tej... Musimy go ugasić, tam jest... Nie no, kurde, nie zdążymy. O, shit. Ale udało mi się wysiąść jeszcze. Oh my god. Nie no, te samochody są tu za słabe. Co to ma być? Nie mówcie, że skończyłem na posterunku. O, na szczęście mam bronię. Nie jest źle. No kurde, ale żeście mi podpowiedzieli. Teraz nie mam samochodu fajnego. Ale jest szansa, że jeszcze gdzieś tutaj się pojawi w okolicy. No czasami tak jest, że po śmierci pojawia się to właśnie samochód, którym przed chwilą jeździliśmy. No na warsztat się pączek już nie udało dojechać. Widziałeś, co to było. Co to było, no. Jest więcej realizmu. No tak, no kurczę, niby tak. Ale kurczę, z drugiej strony chciałbym jeszcze mieć na dłużej ten samochód. Teraz same złomy jeżdżą. Nie masz w czym wybierać, jak naprawdę. A czy jest jeszcze fajnie, bo mam w garażu podstawionego Dukesa. No. I Dukesa można jeszcze poszaleć. Tak. Czy wolę fizykę z czwórki, czy z piątki? Wiesz co? Nie wiem, no. W obu grach jest ciekawa. Gdyby taka fizyka w piątce była, jak jest w czwórce, to bym chyba dostał, nie wiem, krwią bym się zalał. Naprawdę, bo jest tutaj ciężko jeździć samochodem. Rzeczywiście fajnie to wygląda, ale na dłuższą metę, jakbyś miał tak grać, jakbyś nie miał panowania nad samochodem, to byłoby naprawdę kiepsko. I w GTA 5 bardzo mi się podoba to, w jaki sposób prowadzą się samochody na przykład, nie? Ale też fizyka jest taka troszeczkę bardziej uproszczona. Myślę, że tu chodzi bardziej o ten tryb online, żeby to wszystko fajnie tam działało. O nie, nie lubię SUV-ów. No, zaraz go porzucimy, spokojnie. Granaty by się przydały, ale dobra. Jedziemy do Batmana. Cień, tak się nazywa. Dawaj Fiuto. Fiuto następnym razem weźmiemy. Hey boy, don't move, boy. How are you? Where you come from? How are you? Hey man, I'm here to see Jacob. It's Nico. Nico? Batman, what's going on, sir? Batman. I beat off the door.
So boy don't say I call himself Nico, say he want to see a road boy. Nico, I'm a boy that bad mama. Yo, free up the boy. Bad boy, man. Yeah. Sure. Come on, you. Come on, upstairs go talk to me to jail for one thing, man. You want to control the taxi. Oh. Odpowiednia muzyczka. Zador z Batmanem. Co oni pieprzą? Boy, them dip on the corner, me send the boy them other things on my corner, that and thing, and me say every corner on my corner, I think I'm going to write that to the boy them, I go on and say, oh, they want to give me my money. Oh, something go on with that. All right, yeah, man. What Batman is saying is, the boy them are some novice, see? You go find it when you go up on the corner, Alpha and Salt Button, see? When you go down there, you go see and just deal with them, see? And you'll find out, all right. We are on you some, no? Trzymaj kolego. Ujarani są, kurde, do końca. Już nie da się ich zrozumieć w ogóle. Gadają jakieś głupie rzeczy o harpunach, nie wiadomo o czym. Dajcie spokój. Dobra, musimy znaleźć handlarza. Nie bierzemy tego. Mówiliście, żebym wziął Futo. No to szukamy, czy tu Futos gdzieś stoi. A on tu zawsze gdzieś stoi. Co ty, Aston, robisz? No ale tym razem jakoś nie widzę Futosa. Tylko ten Cavalcade tutaj śmiga. Nie, czekaj, coś tam stoi. Jest Futos, kurczę, ale mieliście nosa. Jednak jest. Cyk, mamy i... A tutaj jeszcze jest inna opcjonalna wersja Futo. Ty, motor tu jest. Ale dobra, dajmy spokój z motor. Motorem się fajnie tutaj jeździ w GTA 4. Patrz, o już! Za bardzo chciałem podriftować. Koniec. Tutaj nie można sobie odwracać samochodu, jeśli jest się na dachu. Nie? Więc w zasadzie już skończyliśmy jazdę. Ciekawe właśnie, czy tu samochody wybuchają, jak leżą na dachu? Jak to było? Nie wiem, czy właśnie w czwórce wybuchały. Jak myślicie? Dobra, mamy moto. Bierzemy moto. Moto będzie fajne. Najgorzej. No nie wiem, to chcieliście, żebym wziął Futo, a to zobaczcie. Dziwnie to Futo jeździ. Ale Freeway'a mamy. Freeway też jest fajny. Nie wybuchają. Okej, dobra, to spróbujmy teraz wyskoczyć z tego. Nie dało się. Dobra. To jedziemy. Motocyklami się dziwnie tu jeździ w GTA, ale jednocześnie fajnie. Ta fizyka tutaj ładnie działa, jest to przyjemne prowadzenie tych motocykli, tylko niektóre skręcają jakoś tak dziwnie, tak jakby nie skręcały. Tak, ale śmiesznie to wygląda i miło dosyć. Tak się tym można pobawić czasami. Różne stany. Tak? No, i tak to wygląda jeżdżenie motocyklami. Oh my god. Można jakieś tam drifty robić, takie delikatne czy coś. Moturem pojeździsz w The Lost and Damned. No tak. Właśnie myślę, żeby najpierw pograć w The Lost and Damned, a dopiero później w The Ballad of Gay Tony. Tak trzeba będzie zrobić. Dlatego, że The Ballad of Gay Tony już kiedyś przechodziłem i nie wiem, czy przeszedłem całe. Chyba przeszedłem... Nie wiem, nie pamiętam już. To było dawno temu. Ale na pewno nie grałem w The Lost and Damned. Pamiętam, że kupiłem sobie sam dodatek The Ballad of Gay Tony, a jakoś później wyszła paczka tych dwóch dodatków w bardzo niskiej cenie i się zdenerwowałem. I dlatego nie kupiłem tego drugiego dodatku The Lost and Damned. A teraz na Steamie można było kupić to praktycznie za darmo. Tam chyba za, nie wiem, dwie dychy kupiłem wszystkie części. W sensie, no, GTA 4 i te dwa dodatki, The Lost and Damned i Ballad of Gay Tony. Dobra, mówicie, żebym środkiem jechał, tak? A czekaj, a motor może się zmieścić nawet i tu. He? O, he?
O, i teraz zobacz, środkiem nie jechałem i gitara też działa. Teraz niektórymi motorami można się fajnie wybijać od różnych rzeczy, ale ogólnie wszystkie te pojazdy tu w GTA 4 są tak zrobione, że hamują bardzo słabo. Teraz musimy odstawić jakąś manianę. Ja w zasadzie nie zrozumiałem tych Rastamanów, o co im chodzi. Zwłaszcza tego Batmana. Już myślałem, że to hajs na kółkach, ale to jest zwykły furgon jakiś. To jest fajne w czwórce, że jest to takie duże miasto. Tutaj sobie jakiś ziomek zamiata ulicę. Fajnie jakby zrobili jakieś, taki, jakieś też takie duże miasto w GTA 6 na przykład. Jakieś Chicago czy coś takiego. Nie? To by było też spoko. Zaraz mu jajka odpadną, spokojnie. Dobra, tej misji nie pamiętam. Znaczy przypomnę sobie ją pewnie za chwilę. Tylko nie pamiętam, jak tutaj dojeżdżałem kiedyś, dawno temu. Okej. Okay. Yo, I'm all out of product, dropping in to pick some up. Be ready. Okay. Dobra, mamy dobre uzbrojenie, więc. Do jego dostawcy, trzymaj dystans, staraj się, okej, okay, niezauważony. No, Niko może być niezauważony, jest to taki przebrany za wieśniaka Rosjanin, których tutaj w Liberty City, jak się okazuje, dużo jest. Dobra. Co tutaj? Musimy być niezauważeni, dobra. I tutaj gdzieś. No, pewnie po prostu mogliśmy iść z drugiej strony. Uważaj, bo będzie fail, jak podejdziesz za blisko. Uważam, uważam. Dzięki za tipa. Niko, it's your cousin. You want to shoot some pool? This isn't a good time, Roman. I got another type of shooting on my mind. Okej. Dziwne, że nie powiedział Niko, let's go bowling. Dobra. Ty, czekaj, czekaj, ten koleś tam się dziwnie gapi. Nie podoba mi się to. Nie? Ale to jest chyba jakiś bezdomny po prostu. Nie jest to raczej obstawa. Jezu, on jest ślepy. God damn it. Dobra, gdzie on tam polazł? Tu można przejść na drugą stronę. On chyba idzie na górę. Nie wiem właśnie. Nie, poszedł na drugą stronę, okej. Okay. A bo tu też można na górę wejść, nie? Gdzieś później... Ty, po co tu przez siatkę przechodzi? No idzie sobie normalnie, przed nikim nie ucieka, to przechodzi przez siatkę górą. Jak ucieknie, to też będzie fail, okej. Okay. Czekaj, a tu z boku co jest? No dobra, jest też siata. Pojdziemy za nim, żeby nie było. Okej. Okay. Bloku, śledź go, ale nie atakuj, okej. Okay. Gdzie on polazł? A, tutaj pewnie wejściowe drzwi są. Jest to na górze prawdopodobnie. Zobaczmy. Wow, tu jakieś pakery stoją. No trzeba uważać. Jakbyś poszedł na górę, to by była strzałeczka na jego czerwonej kropce. Wow, wow, wow. Gdzie mam?